Witam na kanale kulinarnym Damian Kuchni od Kuchni. Dziś zrobimy sobie taką musztardę z cukinii lub może bardziej taki sos musztardowy z cukinią, który sobie zawekujemy i będzie na zimę. Zawsze możemy sobie go dodać na kanapki, czy możemy sobie podsmażyć kiełbasę, dodać ten sos i zjeść po prostu z ziemniakami na obiad. No, opcji jest wiele. Ja chciałbym wam pokazać dzisiaj ten przepis, więc zapraszam. Zacznę od cukinii. Ja tutaj mam jakieś 2,5 kg cukinii. Po obraniu i wyciągnięciu środków będzie po prostu jakieś 2 kg, więc ja się zaraz za nią zabieram i zaczynajmy. Cukinię mam z ogrodu, umyłem je, przykrawam na połowę. Teraz wyjmę środki. Dobra, teraz sobie pokroję tylko mniejsze części, będzie mi się to lepiej obierało i lepiej ścierało na tarce. Więc teraz ją obieram jeszcze. I ścieram na tarce. Na grubych łukach. Tak postępuję z pozostałą cukinią. Cukinię już sobie starłem na tarce. Teraz ją przysypię solą. Dwie duże łyżki. Wymieszam. Ja sobie ją teraz odstawię. Ona mi puści ładnie soki. I zaraz wam pokażę, co dalej. A w międzyczasie przygotuję sobie następne składniki. Ok. W międzyczasie przygotowałem sobie jeszcze dwie duże cebule. Pokroiłem kostkę i jedną całą główkę czosnku. Teraz idziemy na kuchenkę i będziemy też wszystko gotowali. Zapraszam. Do garnka wlewamy trochę oleju. Nie za dużo. Dobrze go rozgrzewamy. Dodajemy cebulę. I smażymy. Cebulka wyraźnie zmiękła, już się zrobiła taka fajna szklista. Teraz dodajemy czosnek i razem jeszcze chwilę smażymy. Ok, po chwili możemy dodać cukinię. Ja ją po prostu ręką będę brał, zaraz wam pokażę, może pójdzie coś tutaj pokazać. Po prostu biorę, odciskam z nadmiaru soku. Nie musi być dokładnie. Reszta nam odparuje i wrzucam. Chodzi o to, żeby tego specjalnie długo nie gotować, żeby tu nie stać Bóg wie ile czasu, bo no ta woda nam musi odparować, a wiadomo, cukinia ona bardzo szybko nam zmięknie, więc nie ma sensu tej wody tu wlewać. Ok, wszystko dokładnie teraz przemieszamy. No i zmniejszam trochę ogień. Jeśli tak odciśniecie dosyć mocno, tak jak ja, to przykryjcie to pokrywką na jakiś czas, na jakieś 20 minut. Mieszajcie też co jakiś czas. No i żeby się nie przypaliło i ona zmięknie i później będziemy odparowywać. Więc teraz przynajmniej 20 minut będziemy tutaj to dusili. Na małym ogniu, niech sobie to ładnie nam pyrka, więc widzimy się za chwilę. Dobrze, tak to wygląda po około 20 minutach. Wszystko się ładnie rozpada, jakby miało być. Ja to teraz sobie wyłączę gaz. Film nagrywam. Dobra, chodź. I
teraz to sobie zblenduję. Ok, tak zblendowane wystarczy. To jest teraz cukinia tu, Olek. Dobra, więc jak mówiłem, tak zblendowane wystarczy. Teraz wam pokażę, co robimy dalej. Ok, teraz zacznie nam się to dosyć tak, bo to już jest dosyć gęste, zacznie nam to pryskać, więc gaz chwilowo jeszcze mam wyłączony. Dodam jeszcze, bo to próbowałem, łyżkę soli, bo tam były te dwie łyżki soli, ale myśmy to praktycznie wylali z tą wodą. Do tego dodam 1/3 szklankę octu winnego. Do tego dodam 4 łyżki sosu sojowego. To jeszcze zmieni trochę kolor na fajniejszy. Olek, nie baw się wodą. Nie. No nie. Ale mogę trochę pomieszać? Później pomieszasz, bo to będzie pryskało teraz, wiesz? Tak, czemu będzie pryskało? Bo to jest gorące i gęste. I dodajemy do tego jeszcze 4 łyżki cukru. Raz, dwa, trzy. Dodam 3,5, bo dodawałem takie faktycznie kopiaste mocno. Ok. Wymieszam to tylko. Ok. No i teraz najważniejszy składnik. Ja kupiłem sobie musztardę sarebską. Nie jest to reklama, nic z tego nie mam, ale ja kupuję tą, bo mam do niej jakąś taką, taki sentyment. Ale kupiłem sarebską, żeby była taka troszeczkę bardziej ostra. I na 2 kg cukinii mam dwie takie właśnie musztardy sarebskie. One są po 200 gramów. Możecie użyć innych, jeżeli chcecie to bardziej ostre, dodajcie sobie musztardy rosyjskiej na przykład. Albo możecie tutaj też dodać trochę miodu, będziecie mieli taki miodowy posmak, taką musztardę miodową. Kombinacji jest naprawdę wiele, ja wam pokazuję taki podstawowy przepis, ale kombinować można na wiele sposobów. Skoro jest ketchup z cukinii, dlaczego nie może być właśnie musztarda z cukinii, czy taki bardziej sos musztardowy. No bo to będzie w małych słoiczkach, zawsze pod ręką, w piżarni. Musztarda też jest świetnym konserwantem naturalnym. O tym też powinniście wiedzieć. Wow, to się otwiera. To się otwiera. Bo to jest szafka, zamknij się. Więc odpalam gaz. Wszystko mieszam. Więc tak to wymieszałem. I ja to przykryję. I będę to jeszcze redukował. A później sprawdzimy smak. Smak tego, żeby sprawdzić, jak będzie to smakowało, no to musimy wziąć gdzieś na talerz, wychłodzić to, bo na ciepło to ma całkowicie inny smak niż na zimno. Więc teraz to redukuję i widzimy się za chwileczkę. Więc teraz tak, taka jest konsystencja. On jest jeszcze gorący, bardzo gorący, ale już ta tutaj konsystencja jest troszeczkę inna, bo on jest bardziej wychłodzony. I taki wychłodzony trzeba właśnie próbować. Więc ja teraz sobie spróbuję. Moim zdaniem idealnie, jeżeli zrobicie w tych proporcjach, tak jest super, nic bym nie zmieniał. I teraz jeszcze raz go podgrzeję na maksa. Ja już mam tutaj przygotowane, jak widzicie, słoiczki. Słoiczki wyparzone, wieczka też mam wyparzone. On zaczyna znowu pryskać. Więc wyłączam, on już jest naprawdę bardzo, bardzo gorący. I taki gorący nakładam do słoiczków, małych słoiczków, takich jakbyście musztardę właśnie chcieli mieć. Ja dzisiaj mam tylko 3 słoiczki, ja sobie go zostawię do jutra. Jutro go podgrzeję, dokupię słoiczków malutkich, bo już naprawdę mi się pokończyły. Porobiłem ajwar, robiłem jeszcze inne różne rzeczy, także słoików już nie mam. Mam tylko 3, na potrzebę filmu oczywiście. A uwierzcie mi, ta musztarda, ten sos musztardowy jest naprawdę bardzo dobry.
i naprawdę, jeżeli macie słoje cukinie, jest bardzo tani, bo ja za te musztardy płaciłem bodajże po 2 zł chyba za sztukę. Więc taki gorący od razu zakręcamy do góry dnem. Zakręcamy do góry dnem i one na pewno mi się zaciągną. Ja mam nowe wieczka, nowe słoiki, także na pewno. Tak, jeszcze raz wam pokażę. Tak to wygląda, a gorące. Tak to wygląda. Więc ja wam serdecznie polecam ten przepis. Zaglądajcie na poprzednie moje przepisy. Nie zapomnijcie o keczupie, który robiłem. Jest bardzo, bardzo dobry. Wielu ludziom się sprawdza ten przepis. Znaczy się wszystkim się sprawdza, ale nie wszyscy mi piszą komentarze. A szkoda, jak coś zrobicie z moich przepisów, proszę was o komentarze. Więc zapraszam na ten przepis, kolejne przepisy, poprzednie przepisy. Pozdrawiam, nie zapomnijcie o subie i do zobaczenia.